ptaki, niby dzwoneczki, cieszą się kolędą. Chrystus nam się narodził i nowe dni będą. Do stajni betlejemskiej, aż od brzegów Wisły, z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły. Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy, jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy. I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich, by swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich. A mały Chrystus, smutny, w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć człowieka. Kochani, jest Boże Narodzenie. Cieszę się, że spotkaliśmy się znowu, bo to jest czas nadziei, czas miłości, a ta miłość czeka na każdego, i na takiego biednego, i na bogatego, i na zdrowego, i na chorego, i na człowieka, który wierzy, i na takiego, który jeszcze nie wierzy. I chciałabym, żeby dzisiaj, w tym niezwykłym takim dniu, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co jest w życiu najważniejsze, o tym, co wam daje siłę i co wam daje taką radość, której ja nawet czasem nie umiem zrozumieć. Wanda, ty najlepiej wiesz, co miłość może zrobić, prawda? Żeby się zrodziła w ogóle miłość, to trzeba najpierw pokochać. I tak było w przypadku z Holly i moim. To, co dla mnie było najważniejsze i to, co trwa do dziś, to, że spotkałam małą scholastykę, która miała 8 miesięcy i która była naprawdę umierająca. Tak, lekarze, jak ją zobaczyli, dawali jej tydzień życia. To nie jest tak, że ja ją zobaczyłam i od razu, od pierwszego wejrzenia mogłam powiedzieć, że między nami jest jakaś taka więź, jest miłość. Nie. Ja uczyłam się jej pokochać, taką, jaka jest. A zresztą to już sobie Pan Bóg naprawdę poradził. Czyli tak... to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo komuś się wydaje, że to będzie taka chwila olśnienia. O miłość trzeba bardzo walczyć, ale powiedz mi, czy ty sobie wyobrażasz, że jej nie masz? Nie. Nie, nie, już nie. Czyż wam jest ciężko? Tobie jest bardzo przecież ciężko. Ty też masz ze sobą kłopoty. Też ci trudno zabiegać o to wszystko. A mimo wszystko masz tak nieprawdopodobną siłę, że ja nie wiem, skąd ona się bierze i właśnie szukam tutaj odpowiedzi. To znaczy, siła zawsze idzie z góry, naprawdę. To takie moje motto osobiście życiowe jest takie, kto nam obiecał, że nam w życiu będzie łatwo? Co można o tym myśleć, bo tak, idą ludzie sobie przez życie swoją drogą i bardzo często zamiast się schylić, zamiast zobaczyć, zamiast wyciągnąć do kogoś rękę, to tak przełażą i tracą strasznie, strasznie dużo tracą w życiu przez to, że nie potrafią uśmiechnąć się do drugiej osoby, nie potrafią ręki wyciągnąć, podnieść kogoś. A ty jesteś przykładem na to, jak to się opłaca, mimo że to nie jest łatwo, jak to się opłaca. Ale czy oni są szczęśliwi przez to, że przejdą obok? Oni są naprawdę nieszczęśliwi i to im jest trudno, właśnie przez to, że są nieszczęśliwi. Aż nieszczęśliwi są dlatego, że nie potrafią się otworzyć do drugiego człowieka, że może kiedyś w życiu sami tej miłości nie dostali. Naprawdę to się zazębia. Jak Schola śpiewa, słyszysz? Schola już powtarza melodię, którą przed chwilą usłyszała. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że oczywiście, że Pan Bóg pisze scenariusz tego wszystkiego, ale tą energię, którą się do tego bierze, bierze się z drugiego człowieka. My ludzie sami chyba sobie dajemy tą energię. To jest w ten sposób. My jesteśmy przyzwyczajeni, że na wigilijnym stole zawsze zostawimy jeden talerz dla tego gościa niespodziewanego, który może do nas wejść. Tylko za każdym razem się zastanawiam, czy była kiedyś taka sytuacja, że ktoś rzeczywiście kogoś do tego talerza zaprosił. A to zależy już tylko i wyłącznie od człowieka. Bo też często się właśnie spotykam z tym, że ten talerz jest, tylko jakby nie ma chęci, żeby ten ktoś był. Wystarczy odrobina chęci i tutaj jest to tak jak z tym wigilijnym pustym miejscem pokazane. Najwyraźniej było puste miejsce i Schola została na to miejsce zaproszona, a tą energię dajemy sobie sami. Przykład wasz na przykład. No powiedzcie coś, dwa młode aniołki, które emanują od siebie miłością, to daje nam również energię, wszystkim, że widzimy, że ktoś się kocha. Tak jak oni, tak i wy, tak i pewnie każdy z nas ma swoją historię. To jest piękne, to jest wspaniałe. To opowiecie coś? Co się zdarzyło w waszym życiu? Co?
Nic, spotkałam piękną perełkę moją. To co on ma w sobie takiego, że się w nim zakochałaś? Serduszko. Serduszko. Jest dobry chłopak? Bardzo. Nie spotkałam jeszcze kogoś takiego jak on. Wyjątkowy. Kocham. To przecież wcale nie jest takie proste, bo ty, Bartek, jesteś bardzo chory przecież. I ja tak widzę, patrzę się na to, odkąd was znam, że ty jest jakimś niezwykłym lekiem dla niego jesteś. Bo przecież twoja choroba jest straszna, a ty cały czas promieniejesz tą radością. Siły masz. A to właśnie tylko dzięki niej. Bo budzę się z myślą, że jest ktoś obok mnie, kogo kocham, jaką mam żyć i jaką muszę żyć. I wiem, że czasem jesteś w szpitalu i cały czas mi tam kaszlesz i coś wypluwasz. Ale się okazuje, że to wcale nie jest takie ważne. Nie. Ważne jest, żeby być szczęśliwym. A my jesteśmy. Łukaszku, jaki świat powinien być, powiedz? Jacy ludzie powinni? Dużo przyjaźni. Dużo miłości. A jakiś obcy człowiek zrobił ci przykrość kiedyś? Nie, nie spotkał się z takimi ludźmi. A mówił ci ktoś kiedyś, że głupi jesteś? Nie. Nie słyszałeś tego? Nie. Czasami tego nie słyszę. Udaje, że nie słyszę, że ktoś do mnie mówi. Udajesz? Tak, czy coś. Jest taka metoda, że jak się coś złego słyszy, to się udaje, że tego nie słyszysz. Nie. Wyrobię co innego, to też nie reaguje. To, co mi powiedziałeś w programie, ja to stosuję na co dzień i przynosi to wspaniały efekt. Już parę osób się do mnie dzięki tobie uśmiechnęło. Chcę, że ze sobą mogę się spotkać. Kochanie, dziękuję ci. My będziemy też z tego korzystać. Robert, a powiedz mi, chociaż może to jest zbędne pytanie, co jest twoją największą siłą w życiu i radością? Wiesz co, pomoc jest jedna, nie? Że kiedy człowiek widzi, że brakuje mu ludzkiej siły, ludzkiej miłości, to wtedy woła do Boga i ta miłość przychodzi naprawdę, realnie. Moja miłość się bardzo szybko kończy. Jak jest hałas w domu albo się nie wyśpię, to moja miłość się kończy tuż przed śniadaniem. I najchętniej bym uciekł, albo cisza mi w domu tutaj. I wtedy naprawdę muszę, potem jeszcze idę po pomoc do żony, a jak ona też już tej swojej miłości nie ma, bo ludzka miłość naprawdę się bardzo szybko kończy, nie? To potem wołamy do Boga, no Panie Boże, no ratuj, ratuj. I ty jak tak siedzisz otoczony tymi dziećmi, to wiesz, że nic nie musisz mówić. Ja wiem, skąd masz te siły, będąc taki wykończony. No to dobrze, to ja sobie posiedzę teraz. Natalko, kochanie, ja bym się ciebie zapytała o marzenia twoje. Chcę mieć swój dom. Rodzinę, normalną rodzinę i dom. To wszystko. Widzę, że dużo marzeń to się spełniło tu wszystkim. My akurat jeszcze nie. I na razie... A nie mogłabyś ich sprowokować, żeby one się spełniły tak jakoś silniej? Bym musiała chyba się wyleczyć. Już całkowicie. I zmienić w ogóle wszystko dookoła. No ale czemu nie zaczynasz tego robić? Czego ci potrzeba? Przecież masz powód, żeby to zrobić, bo urodziłaś przecież Weronikę. Po naszym programie zaraz. No tak, w maju się urodziła. No jest powód, tak, ale to jest nawet trudne do zrealizowania. Chciałbym, żebyś wzięła sobie moją osobę za przykład. Ja próbowałem niejednokrotnie, bo jestem człowiekiem uzależnionym od wielu rzeczy, między innymi od alkoholu. I nie piję już w tej chwili 17 lat, ale warto było próbować dla tych 17 lat, które w tej chwili istnieją. Jak butelki były upróżnione, wstałem. Zacząłem się ubierać, przestałem się trząść i chciałem wyjść z domu. Matka wtedy ze łzami w oczach mówi: synu, dokąd ty idziesz? Uklękła przed drzwiami, złapała za klamkę, a ja wyrywałem jej palce i mówię, że idę. Otworzyłem drzwi i znalazłem się po drugiej stronie korytarza. Matka płakała z jednej strony, a ja płakałem z drugiej strony, że muszę iść, że Pan Nauk mnie wzywa. Ale jak tutaj tak rozmawiamy o obojętności, muszę się przyznać do tego, że wielokrotnie widziałem człowieka bezdomnego, który stał w bramie. Ja przychodziłem koło niego obojętnie, dawałem mu czasami drobne datki. Ten człowiek kiedyś złamał nogę. Ja się tym człowiekiem zająłem. Nauczyłem się tego przy was. Załatwiłem temu człowiekowi dom opieki społecznej, załatwiłem mu rentę.
Wyobraźcie sobie, że ten człowiek zachorował na nowotwory. Jechałem do niego, ale on pojechał już na onkologię drugi raz z bardzo trudną sytuacją zdrowotną. Wyobraźcie sobie, że wrócił z powrotem i okazało się, że wszystko się cofnęło i wytwarza mu się jakaś tkanka i ten człowiek jest radosny i zdrowieje. Agnieszko, kochanie, historia twojego życia jest w ogóle niezwykła. Przeżyłam wielką miłość kiedyś i chcę o nim pamiętać z tej dobrej strony. Tak się cieszę, że wreszcie możemy poznać Mateusza, twojego syneczka, o którym wtedy rozmawiałyśmy tylko, a teraz już możemy go pokazać. Powiedz, co się stało? To jest moje szczęście i moja jedna miłość, która daje mi siłę, że nie warto żyć. Warto kochać i warto walczyć o swoje zdrowie i o szczęście. Jednak nie tylko na tą jedną miłość, jest jeszcze druga miłość, która dla nią miłego przyjaciół. Dla niego też mi jest warto żyć, chociaż jest mi ciężko. Wysyłałaś mi takie SMS-y. Aniu, jestem szczęśliwa. Tak. Jesteśmy z Grzesiem, siedzimy. Chciałam jeszcze o jednym powiedzieć. Marzenia. Moim marzeniem było spędzić Wigilię w moim chłopaku. W tym roku, po minutach latach, to się uda. Po 12 latach? Tak. Będziecie razem na Wigilię? Tak. Może się jeszcze znowu z synkiem. Także to jest naprawdę warto na to było czekać. Na tym mamę. Co ty mówisz mamie? Żeby się nie denerwowała. Słyszysz, to nie denerwuj się, mama, nie denerwuj się, mama, mama, nie denerwuj się. Agnieszka, ja bym chciał, żeby mój syn tak wyglądał i był taki mądry jak twój. Naprawdę, życz mi tego, bo jest naprawdę, mieliśmy okazję porozmawiać i naprawdę jest coś wspaniałego, tego ci gratuluję. To jest iskierka nasza. A powiedz, kotku, ty, Mateusz, poznałeś tatę wreszcie? Szczęśliwy jesteś? Lunia? Rafał? To powiedzcie, co zmieniło się w waszym życiu od tego momentu, kiedyśmy się spotkali? Nie rusz, teraz proszę cię. Nie, jeszcze trochę. Słuchaj, wiesz co ci przyniosłam? To jest książeczka dziecka. Tutaj masz napisać, jak się nazywa i wszystko, i później pogadamy w programie, dobra? Dobrze. Myślałam, że zdążę z tobą porozmawiać. No. Ale jak się czujesz, dobrze? Dobrze, tylko... No. Mam te skurcze tak co chwilę. Ale cię wypoczynę. Tam na pewno nie jest dużo, to dzieci jedno. Nie. Mam nadzieję, że nie. Jezus Maria. Dziecko ci biega naokoło, już masz coraz trudniej, bo teraz jak ty ją dogonisz, musisz jakąś metodę opracować. Jak to zrobić, że ona będzie biegać dookoła, żeby jej pomóc. I wiesz co, i my mówimy, że cię podziwiamy, bo u ciebie widać ten wózek, a mojego nie, ty nie widzisz mojego wózka. Nie wiesz, z czym ja muszę walczyć. Tak, może to też jest... Ten duży plus, że wózek, właśnie ten wózek inwalidzki, czy inna niepełnosprawność, prawda, którą widać czy nie widać, ona też dodaje nam w życiu takiego, nie wiem, to jest większej wyzwanie. Odwagi, wyzwanie, wiesz, że to jest wyzwanie, to Miło powiedział, że jest wyzwanie, bo Natalka jest w dużo gorszej sytuacji, bo ona jest piękna, młoda, zgrabna. I nikt jej nie będzie podziwiał za to, że ona coś ze sobą teraz zrobi, bo tego tak naprawdę nie widać. Ale ja myślę, że to też zależy od nas samych. Ela, też ale to jest jedyna wielka prawda, bo dzisiaj się już wielu rzeczy nauczyłem. To, co Łukasz powiedział, to jest ta. A dzisiaj ten ukryty wózek inwalidzki w każdym z nas. No powiem ci, że obawiam się, że ja ten wózek bardzo często zmieniam nawet sam. Spróbuję go również odnaleźć. To jest coś pięknego. Ja patrzę na ciebie teraz naprawdę nie jak na kobietę niepełnosprawną. Powiem ci więcej, jak wspominałaś o Wiktorii. No, poczekamy, zobaczymy. Xavier potrzebuje kiedyś partnerki. Jak to będzie taka piękna kobieta jak ty, to będę bardzo szczęśliwy. Ale wiesz, co ci powiem, że coś niezwykłego jest, bo patrzcie, urodziłaś dziecko, czyli jakaś miłość się pojawiła w twoim życiu.
I ty się tak zmieniłaś, ty, wiesz, jaka ty jesteś zupełnie inna teraz. Jesteś taka piękna, przepraszam, że to mówię, ale jestem kobietą, więc mogę. Że to jest coś takiego, że z ciebie coś emanuje. Ale to coś takiego jest właśnie, że to dziecko, ten mąż, chyba dodaje takiej dziewczynom, kobietom takiej właśnie większej tej kobiecości, takiej pewności siebie. Oj, nie chciałbym tutaj dodawać, ale z kobietami jest jak z winem. Czym starsze, tym piękniejsze, ładniejsze. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo, jesteś bardzo miły, bardzo ci dziękuję. To nie było, broń Pan Bóg, do ciebie, to jest... Dlaczego nie? To jest do wszystkich kobiet. Myślałam, że o mnie też. Rafał, a ty byś coś powiedział do tego, czy wolisz przemilczeć, bo ci miło słuchać? Ja jestem cichy. Ewa mówi do nas dwoje zawsze. To jest piękne po prostu, że potrafiliście siebie odnaleźć, bo ludzie naprawdę mają takie bardzo, bardzo wielkie bariery. I ja zarówno ciebie, jak i Rafała bardzo, bardzo podziwiam. Oczywiście, ja też wierzę w to, że miłość to jest przede wszystkim w życiu. Wszystko przezwycięża. Tak. Mi bardzo często, jak jadę, jak ktoś widzi scholę, to mówi tak, a może ona... A jak ona, jak w ogóle, jaka jest miłość między wami? Jaka, pani mówi, że pani ją kocha, ale miło jest wtedy, kiedy są relacje w obie strony. A ja mówię tak, no jak to? Przecież tyle miłości, ile mi to dziecko daje, przez samo to, że się przytuli, przez samo to, że powiem mama i jest rozpaczona, jak nie usłyszę, że ja jej odpowiem. No przecież to są jej wyrazy miłości, naprawdę, które są najpiękniejsze i po prostu to nie ma tak, że nie ma tej miłości. I jeszcze drugi taki zarzut, który bardzo, znaczy taka rzecz, którą ludzie też nie potrafią zrozumieć. Mówię, ale ja mam dziecko, to moje dziecko wykształci się, usamodzielni się i jest sens w tym życiu. A jaki sens jest w życiu twoim? Jaki ty masz cel w swoim życiu? Jeżeli twoje dziecko, no nie wiemy jak się rozwinie, nie wiemy jakie ma szanse tego rozwoju, nie wiemy czy nie będzie całe życie od kogoś uzależniona. A ja mówię, to dopiero jest skarb. Bo po pierwsze, ona jest szansą też dla innych, bo naprawdę, uwierzcie mi Państwo, że to jest trochę tak, że to jest wielką radością, że my możemy spotkać kogoś takiego na swojej drodze i że my możemy mu coś ofiarować, cokolwiek, nawet ten uśmiech, nawet to, że go przytulimy. I ja myślę, że schola nie jest tylko szansą dla mnie, ale jest też szansą dla wszystkich dookoła, naprawdę. Wędziu, ale czy zgodzisz się na przykład z tym, że biednym jest człowiek, który nie potrafi miłości poczuć, tylko musi ją zobaczyć? Ale oczywiście. A jeszcze gorzej w ogóle zrozumieć? Ale w ogóle, czy my mówimy, oczywiście nie, no w ogóle przecież miłość to jest... Człowiek jest biedny. Wiesz, Wanda w ogóle ją poczuła, bo wtedy nie widziała. Ona zaczęła widzieć dopiero potem, prawda, jak już schola, ile miałaś schole już? No już rok się nią zajmowała. Rok się nią zajmowała, jak zaczęła widzieć. Mało tego, pamiętam jak mi ludzie mówili, ale co ty chcesz zrobić, po co ty chcesz ją zaadoptować, przecież ona ma taką brzydką buzię, ona jest taka brzydka. Ja mówię, ale ona ma takie piękne... Widziałaś, jak była mała. Ale... My wyrastamy dopiero na takie piękne serce. Ale na to ja mówię, ale ona ma takie piękne serce. A skąd ty wiesz, że ona ma piękne serce? A ja mówię, bo ma dobre serce po prostu, bo jest niewinna. W niej jest naprawdę Pan Bóg. Po prostu ona jest tą niewinnością. Naprawdę Pan Bóg przyszedł do tych maluczkich. Oczywiście, że trzeba kochać, ale to jest bardzo trudne. I o tym naprawdę trzeba mieć odwagę też mówić. Bo są tacy ludzie, nawet są teraz źli, nawet zrobili coś złego, oni mają w sobie też potrzebę bycia dobrym, ale nawet nie wiedzą, że mogą. To, co powiedział Łukasz, można również przełożyć w zupełnie inny sposób, że jeżeli ktoś mówi o mnie źle, to tego nie słyszę. Ja ludzi złych nie widzę. Tych ludzi złych nie ma. Jeżeli chcą, to ich... Chociaż zobacz, jak powiemy, że ludzi złych nie ma, to też tak do końca, Michał, nie jest, bo... Jest dużo na świecie pasz, są zbrodnie, wiesz, poważne wojny. Przecież jak ja młodzieży mówię, Pan Bóg cię kocha, on mówi, a Auschwitz? A Oświęcim? Ale ja nie chcę ich oglądać. No ja wiem o czym mówisz, ale druga też jest, bo to jest takie niepełne. To jest prawda, co mówisz, tak. Ale jest niepełne. Jak człowiek widzi, że ktoś go kocha, bo każdy człowiek ma swoje żaby takie, wiesz. Jeden skubie paznokcie, jeden coś tam innego robi. I teraz jak ktoś kocha drugiego z tymi wszystkimi jego żabami, tak jak moja żona mnie kocha z wszystkimi moimi żabami, mam nadzieję, to tak, wtedy nie. Wiesz, wiem, że ona mnie kocha. Zresztą moja żona nie musi mówić, że mnie kocha, bo jak ja widziałem, jak ona rodzi dzieci, to ja już się nawet, no nie mam prawa jej pytać, nie? Bo widzę, jak ona rodzi to dziecko. To nie jest takie łatwe, nie? Nie, no ja w 100% przyznam rację, że tylko miłością, i taka jest prawda, tylko miłością możemy sobie tych wrogów, możemy tych wrogów nawrócić i pokonać. Ja kiedyś stałam w szpitalu na korytarzu czekając na lekarza i
przechodzi taka pani i mówi, jakie to dziecko jest koszmarnie brzydkie, bo czarne i głupiutkie, bo się w kółko kręci. A moje dziecko niewiele myśląc po prostu napotkało ją i przytuliło się do niej. I ta pani się rozpłakała. Nic więcej. Ja chciałbym powiedzieć właśnie, nawiązując do twoich słów o samotności. Ja przeżyłem taką jedną wigilię, że byłem sam, z moimi dwoma pieskami. Ale ode mnie zależało, czy ja będę w tym momencie samotny, czy nie. Ja postanowiłem nie być samotny. Ja się elegancko ubrałem, zostawiłem stół sobie pięknie, zostawiłem jeden talerz na przybysza, dwa pieski, jeden z jednej i z drugiej strony, bo tak one zawsze siedzą. Miałem przygotowaną swój talerz, pokrojoną cienką kiełbaskę, jadły razem ze mną tą wigilijną wieczerzę i byliśmy radośni. Chociaż myślami byłem przy najbliższych, prawda? Ale w tym momencie ja nie pozwoliłem sobie na to, żebym się położył spać albo żebym był smutny. Ja tą wigilię uważam za jedną z bardziej udanych w moim życiu. Myślę, że Jezus się po to rodzi, żebyśmy nie czuli się samotni, nie? Czasami może być pełen dom, a człowiek też może być samotny. Myślę, że największym kalectwem zresztą jest, z tego co usłyszałem dzisiaj, największym kalectwem jest zdecydowanie to, że nie potrafimy lub nie chcemy, lub rzadko staramy się pomóc i dzielić z innymi. Ja, pomimo tego, że pewnie moja mama, która podobnie jak ty, Stasiu, radzi sobie bardzo dobrze, nie tak długo, ale bardzo długo już, pewnie miała pełen dom ludzi, za każdym razem jak to jest w tym środowisku, którzy chętnie przebywali, ale jestem w 100% przekonany, że to będzie jej pierwsza Wigilia, którą nie będzie samotna. Ludzie naprawdę chcą pomagać drugim, czasem nie wiedzą jak to robić. I tak sobie myślę, że na przykład dzisiaj, po tym programie, życzę wszystkim, żeby tak się rozglądnęli dookoła i żeby na przykład się do kogoś tam uśmiechnęli, żeby zapukali do czyjejś drzwi i zapytali się, czy nie przynieść ciasta, bo mamy pełne stoły. Jak od tego zaczniemy, już będzie lepiej. Naprawdę. A potem się nagle okaże, że wcale nie trzeba tak strasznie dużego wysiłku, żeby komuś uratować życie. Bo to się zaczyna od takich drobnych rzeczy, a nagle się komuś ratuje życie. My tego nawet nie wiemy, że my wszyscy to możemy zrobić. Proszę zauważyć, jak Michał powiedział o tegorocznych świętach swoich, że będzie ten talerz miał swojego gościa. Ile jest szczęśliwych powrotów w Boże Narodzenie czy w Wigilii. To jest chyba najbardziej radosny dzień do powrotów w roku. Wtedy on jest taki ciepły, szczęśliwy. Czasami powroty są krótkotrwałe, ale one są. I wiemy, że trzeba pamiętać o tych ludziach i o sobie. Dając drugiemu, sami zyskujemy. Bez tego ja bym nic nie zrobił chociażby. Czasami nie wychodzi wszystko tak, jak trzeba, ale z tego, co zrobiłem, to jestem do tej pory bardzo zadowolony. Przecież Hola tak pięknie śpiewa, zaśpiewamy sobie jakąś kolędę. Raz, dwa, trzy i chwała na wysokości, a pokój.